Latowicz, niewielka wieś w okolicach Mińska Mazowieckiego. To tutaj 7 października 2009 roku odkryto zwłoki Anny Chojeckiej. Kobieta została powieszona na kracie. Chcieli coś się od niej dowiedzieć, a nie chciała sypać. Tak to wygląda, nie? Bo o to obstawiam, że oni ją przesłuchiwali po prostu tam na tym. Pani znalazła ją wtedy? Tak. Postawiłam rower, odwróciłam się, to zobaczyłam. Że nie wiedziałam w pierwszej chwili, kto to jest. Czy to ona, czy to... Bardzo się przestraszyłam. Zemsta raczej. Zemsta jakaś. Ale... Czy pani wie, że Darek był typowany na osobę podejrzaną? Ja w to szczerze naprawdę wątpię i... Że to nie on? Nie, bo jak ja bym o tym wiedziała, to ja bym tego nie wytrzymała i ja bym przecież nie goniła. Tutaj były dwa rodzaje śladów w obuwie, tak? Traperów na traktorze, tak? No. I niedopałki papierosów. Ale i drugie ślady też były. Mniejsze. Jakiś rozmiar 37 obuwia sportowego. Czyli to nie mógł być Darek? No nie mógł. No po pierwsze, on nigdy nawet w traperach nie chodził. I rozmiar buta to był minimum 44, bo się nie mieścił. Tylko jaki mógł być motyw, że co? Że ktoś myślał, że nie wiadomo, jakie tu są pieniądze? Na takie dziurze ze spożywczego? Z nerw nie mogłam, nie umiałam zadzwonić telefonem nawet. I Grzegorz, szybko poprosiłam, żeby Grzegorz zadzwonił na policję i on zadzwonił. I to wszystko. Wróciliśmy jeszcze w taki, jak on się nazywa, szedł i poprosiłam, żeby poszedł ze mną, że może ona jeszcze żyje. No ale i dzwoniliśmy jeszcze i krzyczałam pod drzwiami, nikt się nie odzywał do sklepu, bałam się tam wchodzić, nie? Bo były drzwi otwarte. Tego gościa jest właśnie tam, że kościół stał z petami, czekał na nią. Stał z petami, czekał na nią. Obstawiam dzisiaj do jednego, że to był gościu zlecony. I to w ogóle nie tutejszy. I musiał być przynajmniej kawał krzepa. Bo kobietę taką podnieść do góry, w ogóle, żeby na tych kratach ją powiesić, to w ogóle już jest niezła jazda. No tak, sam to nie mógł zrobić, musiało być dwóch. Darek jest na cienki, jest niski. Wiem, że też policja na początku typowała ciebie, że to ty mogłeś zrobić. Co tak powiedział? No policja typowała ciebie, prawda? Przecież przesłuchiwali cię bardzo długo. To, że typowali, to każdego zawsze tak typują. Przecież były wszystkie badania, lampy, naświetlania, nie wiem, co tam, badania wszelakie przecież. Ja nie mam tym wspólnego. Może kto zamieszany, kto miał dostęp do tego, żeby... widzieć jak tam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest bardzo zagmatwane. Jakby ktoś nad tym rękę trzymał, nie wiem. Jeżeli ktokolwiek z Państwa wie coś na temat śmierci pani Anny Chojeckiej, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem.